Myśleliśmy o tym przez kilka ostatnich lat, w jaki sposób uczcić 550. rocznicę urodzin najwybitniejszego polskiego naukowcy. I do głowy przychodziły różne pomysły, ale wydaje nam się, że najlepszym sposobem jest właśnie powołanie Akademii Kopernikańskiej i Izb Kopernikańskich, które są płaszczyzną współpracy naukowców z całego świata w dziedzinach kopernikańskich, czyli tych, które były uprawiane przez Mikołaja Kopernika. Do tego Narodowy Program Kopernikański, obliczony na 20 lat między 550. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika i 500. rocznicą śmierci, która będzie przypadać za 20 lat. Przez te 20 lat przy tej współpracy naukowców najwybitniejszych z całego świata i z Polski chcemy wspomóc naukę, bo dzisiaj może nawet bardziej niż wcześniej potrzeba nam na nowo i od nowa odkrywania prawdy, temu służy nauka. Trzy, można powiedzieć, takie efekty. Po pierwsze, które chcemy osiągnąć w wyniku działania Akademii Kopernikańskiej i funkcjonowania Narodowego Programu Kopernikańskiego. Po pierwsze, od dawna słyszeliśmy o woli współpracy wielu polskich naukowców rozsianych po całym świecie z Polską, woli przekazania czy dzielenia się z Polską, ze swoją ojczyzną, swoim niebywale wielkim dorobkiem naukowym. I Akademia Kopernikańska jest i będzie płaszczyzną współpracy właśnie z nimi, z tymi Polakami rozsianymi po całym świecie. Po drugie, chcemy, żeby Akademia Kopernikańska nie była żadną konkurencją dla polskich uczelni i nie była instytucją, która miałaby jakąkolwiek instytucję zastąpić. Słyszeliśmy o różnych obawach, które są absolutnie bez żadnych podstaw. Chcemy, żeby Akademia Kopernikańska była wsparciem naukowym dla polskich ośrodków badawczo-naukowych, dla uniwersytetów i instytutów. I w tym celu Izby Kopernikańskie będą promowały najwybitniejsze polskie talenty, młode talenty, ale nie tylko polskie, również ze świata, oferując bardzo poważne granty badawczo-rozwojowe właśnie tym młodym naukowcom. To jest wsparcie dla młodych naukowców, a z drugiej strony te same izby będą decydować również o przyznawaniu nagród kopernikańskich, takich polskich nobli, dla najwybitniejszych polskich naukowców i nie tylko polskich naukowców, również tych ze świata, po to, żeby doceniać wkład w rozwój nauki, w odkrywanie prawdy. To są te dwa obszary. A trzeci, przy Akademii Kopernikańskiej powstanie Szkoła Główna Mikołaja Kopernika, ale będą to kierunki uprawiane przez Mikołaja Kopernika, które znów mają być wsparciem dla uczelni, a nie konkurencją dla uczelni. Mają być promocją tych najlepszych z najlepszych, po to, żeby elita tego państwa kształtowała się właśnie w taki sposób i przy najwybitniejszych umysłach z całego świata.